Szanowni Państwo, Polska potrzebuje opozycji, która zajmuje się sprawami najważniejszymi, która zajmuje się gospodarką, kryzysem, zajmuje się rozliczaniem rządzących, a nie zajmuje się sama sobą. My chcemy zajmować się ważniejszymi sprawami niż ciągłym serialem rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dlatego po odrzuceniu raz jeszcze ponowionego kompromisu przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego Komitet Polityczny podjął decyzje dyscyplinarne i wykluczył z grona członków Prawa i Sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobrę, pana Jacka Kurskiego i pana Tadeusza Cymańskiego w głosowaniu tajnym bardzo dużą większością głosów. Panom przysługuje odwołanie do sądu partyjnego, mają na to 7 dni. Decyzja została podjęta przed chwilą. Od dziś chcemy już zajmować się tylko rzeczami najważniejszymi. Chcemy zajmować się Polską. Ostatnie dni, tygodnie przez działalność tych panów było niestety to niemożliwe. Dlatego podjęliśmy tą trudną dla nas męską, zdecydowaną decyzję, bo innego wyjścia nie było. Kompromis został odrzucony. Panowie zostali wykluczeni z szeregu członków Prawa i Sprawiedliwości.